Ponad tydzień nie było żadnego odcinka z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, bardzo serdecznie was za to przepraszam. W dzisiejszym odcinku za to otworzymy sobie 6 megaboksów zaległych, które mieliśmy otworzyć sobie ponad 4 dni temu, bo ten odcinek miał się właśnie wtedy pojawić. Dodatkowo sobie wymaksujemy pana P oraz zapolujemy na nowiutki Star Power. Więc moi drodzy, na zachętę, żeby odcinki z Brawl Starsa pojawiały się częściej, strzelcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek, od razu wlatuje nowy odcineczek z Brawl Starsa. Nie wiem jeszcze jaki, ale coś z pewnością wymyślę. Sprawdźcie, czy też subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych zwarywań odcinków, a ja teraz już nie przedłużam. Zapraszam na moje konto. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i przyszedł czas otworzyć w końcu megaboksy, które dostaliśmy za darmo. Zostało do końca 13 godzin. Dobrze, że nie przespałem tego. Spójrzcie, co mamy w sklepie. Mamy gwiezdną moc, kanonada w biegu, którą mogę sobie kupić do max za 2000 golda, ale na chwilę obecną nie będziemy kupowali, bo nie ma to najmniejszego sensu, więc kupmy sobie... otwórzmy pierw sobie megaboksy, zbierzmy sobie też punkty do pana Pi i otwieramy megaboksy. Zostawcie łapeczkę w górę, bo otworzymy ich aż 6. Okej, i lecimy, moi drodzy. Boom! Pozostałe przedmioty 2. 280 golda, punkty mocy do pana Pi 102 i nowy Star Power, kanonada w biegu. Pięknie! A była w sklepie za 2000 golda, od razu wypada z pierwszego darmowego megaboksa. Cudownie, lecimy dalej i uwaga, pozostałe przedmioty 1 i tutaj tylko będą punkty do pana Pi. Pozostałe bonusy 4 tikety i token doubler razy 2. Pięknie. Okej, i lecimy dalej. Pozostałe przedmioty 1, punkty do pana Pi. Pozostałe bonus 1 ticket. No tutaj słabiej i o kolejny megabox, chyba już przedostatni. 235 golda, punkty mocy do pana Pi. Oraz 7 biletów na wydarzenie i ostatni megabox, o ile dobrze liczę. 168 golda. Pan Pi, 4 razy tikety i 8 gemów. Wow. Nie, jeszcze jeden, to ja źle liczyłem. Moi drodzy, ja to jednak jestem wariat. Nie potrafię liczyć do 6. Najgorzej. Kolejne punkty mocy i 8 gemów. Cudownie. Czyli moi drodzy, dzięki temu odblokowaliśmy nowy Star Power. Zdobyliśmy masę punktów mocy do pana Pi, którego sobie w tym momencie ulepszymy. Ulepsz za 140, ulepsz za 290, ulepsz. Ulepsz. I brakuje nam punktów mocy jeszcze? No nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Troszeczkę punktów mocy, ale otworzymy sobie darmowe skrzyneczki i z nich powinniśmy wydropić zaraz wszystkie punkty. Okej, zostało mi jeszcze tylko kilka punktów do zdobycia. 145 i chyba ostatnia skrzynka darmowa, moi drodzy. Ile? Plus 5? Tak jest! Mamy ulepszenie kolejne do pana Pi i moi drodzy, ulepszamy tego wariata od razu na poziom 9, dzięki czemu będziemy mogli już teraz polować na Star Power, który nazywa się Ostrożnie. Przeładowane walizki pana Pi skaczą i wybuchają, nawet jeśli nie trafią w cel ani w żadną przeszkodę. Cudownie. Jak widzicie, moi drodzy, na panu Pi mamy 135 puszek oraz Star Power, nowiusieńki Star Power, który za chwileczkę sobie przetestujemy. Niestety nie nagrałem tego na odcinku. Star Power pojawił mi się w sklepie, zapłaciłem za niego 2000 golda i dzisiaj sobie troszeczkę go przetestujemy. Sprawdźmy test, co mamy w dzisiejszym sklepie. Skrzynkę za darmo możemy ją od razu otworzyć i moi drodzy, odpalmy sobie wszyściutkie evenciki. Czas przetestować nowego Star Powera do pana T. Też pojawił się w kadrze mikrofon. Dajcie znać, czy teraz mnie lepiej słychać, bo zawsze ten mikrofon miałem trochę oddalony. Teraz mam go bliżej twarzy i ten głos mój może się wydawać troszeczkę cieplejszy i chyba już tak na stałe zostanie. Okej, moi drodzy, lecimy od razu z pierwszą gierką. Powiem wam, że zrobiłem małego faila, ponieważ zagrałem 3 mecze. W sumie to będzie mój 4 mecz tak naprawdę, ale pierwszy na odcinku. Ale okazało się, że nie ma dźwięków z gry. A nie chcę rzucać bez dźwięków z gry, więc powtarzamy sobie meczyki. Mam nadzieję, że nam fajnie teraz znowu pójdzie. Zobaczcie, ten Star Power jest kozacki, ponieważ nie dość, że mamy dalszy zasięg, to nasza teczka, nieważne czy uderzy w przeszkodę, i tak podskoczy. Czyli doda dodatkowy zasięg, dodatkowy damage zada. Zobaczcie, hop! I ta B prawdopodobnie dostała. Dobra, tym Frankiem możemy się też zająć w sumie. Przyjął, tak, raz przyjął. Gdzie ta B? Ona gdzieś tutaj jest, nie? Ej, pani Biedroneczko, proszę się uspokoić mi tutaj, tak? Chce pani powalczyć? No dobra, to zmierzmy się, no. Farel kontra Biedronka. No i co teraz? Musisz uciekać, bo cię tam bu gniecie. Mamy tutaj drugą B, która właśnie została zgnieciona przez moją teczkę wielką. Jestem złym pingwinem, który rzuca teczkę, bo jest... Nikt nie chce dać napiwku. Więc zostawcie łapeczkę w górę, dajcie taki napiwek temu panu Pi, co? Dobra.
baza domowa, taka kontrująca, żeby ta Piperka ewentualnie nie trafiła mnie swoim strzałem. Troszeczkę spalony jest ten ult za mocno, bo uwaga, uwaga, tu jest ciasno. Bo zaraz burza dojdzie i moja baza domowa zostanie zniszczona, ale zatrzymajmy sobie jeszcze jednego ulta na gorszą, że tak powiem, sytuację. Sprawdźmy sobie te krzaki. Tak, ktoś tutaj był, dostał taką petardę, że zostało mu 24. Dobra, pan pi na 9. Ej! Pan pi na 9, dobra, ciekawa sprawa. Góry Bibi, bazę domową sobie przeniosłem. Rozwalmy to szybko. Nie wiem, czy on ma Star Powera. Chyba nie ma. Penny? Penny? Droga Penny, uciekaj mi stąd. Nie obijaj mnie, tak? O, tego pana P możemy poobijać ładnie. Mam mniej HP niż on. Dobra, raz, dwa, dostanie dwa razy. Okej, okay, i git. I przeskoczy teczka, uderzy go? Nie uderzyła go. Najgorzej. Tutaj mamy jeszcze Bibi. Ją trzeba jednak tu sayonara do końca zrobić. Dobra, pani za uwagę. I teczka. Ta teczka. Jak go tutaj zamknąć? Tędy? Hop, mam grzybki lecznicze, więc tutaj mam trochę lepszą sytuację niż on. Hop! I chłop dostaje od mojego androida. Piękny meczyk, zostawcie łapeczkę w górę z tym meczyk. Guza mi nabili, nie, co to ma taką płetwę na głowie. Okej, okay, no to lecimy co? Z kolejnym meczem, tylko myślę, że tym razem możemy sobie zagrać po prostu duo z randomem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dajmy sobie duo, gra w parze. Jedziemy. Tu sobie troszeczkę ściszę, o. Dobra, i lecimy, moi drodzy, tym razem. Ciekawe, kogo nam dobierze. B! O, be cool, be free, be like me. Kozak. Z B może być ciekawie. To jest chyba jeszcze jakiś dodatkowo Rusek, bo ma takie krzywe litereczki. Bukwy. Mortis i Dynamite. No tutaj może być ciężko troszeczkę z nimi, bo ten Mortis może ładnie spuszować. Kurde, w ogóle Dynamite na tę mapę to chyba super postać. Dostał, tak, dostał trzeci raz. Bibi. Zabiłem go w ogóle. Okej, okay, tą Bibi bym się zajął teraz. Moja Bi zginęła. Dobra. Udało mi się jakoś tutaj wywalczyć kolejne miejsce, bo porobiłem dwóch. Ten Dynamite nie zdążył się zrespić. Mój członek drużyny dołączy do mnie za 3 sekundy. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Gdzie ty jesteś, ziomku? Dobra, tutaj jesteś. Mamy też bazę. Baza może nam zdradzić, gdzie jest jakiś oponencik, nie? Ems. Kurczę, na Ems tutaj też trzeba mega mocno uważać, bo one, tu jest dużo zakamarków i ta Ems może ładnie nas porobić. Właśnie, właśnie, właśnie o tym mówiłem. Troszeczkę tutaj był za mocno autoatak grany, ale nie wchodź w tą burzę, bo ta burza jeszcze jakby miała ta Ems Star Power, ale ona nie, nie ma Star Powera. No to by była, biła jeszcze mocniej. Dobra, B, idź z tamtej. Dobra, fokusujemy się na skrzynkę. Okej, okay, ja biję po 1666. Przypadek? Nie sądzę. Dobra, tamta postać już leży. Dwóch naraz postaram się ściągnąć, patrzcie. Nie udało się. Dobra. Ośmiobitowiec. I tutaj B pięknie zrobiła robotę. Wykierował mnie bosik. Nie, bossa zabili, przepraszam. I mamy kolejne zwycięstwo. 205 puszek na moim koncie. Pięknie. Więc moi drodzy, zagrajmy sobie kolejne duo. Tym razem też z randomem, ale całkiem innym. Sprawdzimy, kogo nam dobierze. Ja stawiam, że Leona. Albo ośmiobitowca, uwaga. Dynamajka, no dobra, przestrzeliłem, nie udało mi się, szkoda. Ta postać jest mega podobna do Dynamajka. Jest lepszy, Mr. P jest lepszy od Dynamajka, moim zdaniem. O wiele lepszy, bo może rzucać i prosto. Zada damage po prostu bezpośredni. I też może przeskoczyć przez coś, dobra. Rozwalmy to, bo to mnie zawsze blokuje, nienawidzę tych świeczników, czy co to jest. Ten Dynamajk też chyba jakiś tam super graczem nie jest. Nie trafiłem nic z tego Barley'a. Dobra, teraz. Okej, okay, i te cuby kroję. Kroję je wszystkie. Tam jeszcze jakaś maxa prawie dostała. Zobaczcie, jaki ten zasięg jest daleki w panie Pi dzięki temu Star Powerowi. No przecież prawie za ekran. Zobaczcie, tateczka za wyskakuje. Dobra, hop, przyjmie. Prawie wbiegła maxa. Z Barley'em powalczymy. Ulta odpalił ulta. Ale ten ult i tak nic nie da. Dobra, rzućmy sobie tutaj bazę domową, schowajmy ją, żeby nikt jej nie widział. Dobra, maxa leży. Tick, kurczę, z tickiem może być niebezpiecznie. Udało mi się zabrać cuby, udało, na szczęście. Mamy 9, Dynamite ma 3. Myślałem, że ten tick będzie
spamował mi na te cuby, wtedy bym miał przypał straszny. Ale na szczęście nie pomyślał, nie pomyślał. Za niski jeszcze próg puszek po prostu, coś mi się wydaje. Mój ziomek już niestety zginął. Tą nitę wściekłą trzeba no niestety uśpić. Bomba skrzynka. I bomba skrzynka, pięknie. No nie udało ci się niestety, robaczku mój kolorowy, uciec. Ja już mam 14 power cubesów. No i dobra, to co, ciśniemy dalej. O, kolejna nita. Halo, co z panią jest nie tak? Nie bij, aha, dobra. Ja chciałem, że właśnie ją bot zabił. A nawet nie zwróciłem uwagi, że tam bocik już ją wyjaśnił, dawno temu. Okej, 3 winy, pięknie. Szybciutko, powiem wam. Przyjemnie, mega się gra panem Pi na tym Star Powerze. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Także moi drodzy zadymiarze, to było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek. Nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Starsa. Tak jak mówiłem, może wbiję 500 puszek na Mr. P bez wychodzenia z gry. Mi się wydaje, że to może być ciekawy odcinek. Jeżeli też tak uważacie, dajcie znać w komentarzu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Wbijacie na mojego Discorda oraz Instagrama. Link macie w opisie. Trzymajcie się, cześć!